od kwietnia walczę z kontuzją i nie jedną, tylko dwie rzeczy złożyły się, że moje wyniki no, trochę odbiegały od zeszłego rocznego wyniku 61 metrów, ale myślę, że już ten najgorszy czas jest za mną i myślę, że mogę teraz iść tylko do przodu. Oczywiście no, szanuję każdego rywala i no, największym rywalem była Marta Konkol, która obecnie ma najlepszy wynik w Polsce. No ale wiedziałam, po co tu przyjechałam, także myślę, że trochę pewności siebie i wynik może być bardzo dobry. 2 lata czy 3 lata nie mogłam startować, ponieważ w tym czasie odbywały się inne mistrzostwa świata i Europy. No tak naprawdę to jest mój 4. występ na mistrzostwach Polski seniorów, no i złoto, także no, nie mam nic do powiedzenia, no to jest po prostu niesamowite uczucie. Myślę, że kolejne starty, w kolejnych startach pokażę może na co mnie stać i na pewno się tak łatwo nie poddam, tak jak się nie poddaję od momentu, kiedy dopadły mnie te kontuzje. Także myślę, że no, tylko siła woli i wsparcie trenera, rodziców i myślę, że wszystko jest możliwe tak naprawdę. Pogoda może być różna, ale na pewno moja motywacja wzrasta. Będzie tam moja koleżanka z grupy, z kadry Polski, którą prowadzi mój tata, Mirosław Witek, Maria Andrzejczyk, więc myślę, że będzie o co walczyć i będzie z kim powalczyć. Każdy sportowiec trenuje tak naprawdę, żeby pojechać na tą olimpiadę, żeby zobaczyć, poczuć ten smak tej olimpiady, a co się wydarzy na olimpiadzie, tego nikt nie wie.